Dobry wieczór wszystkim. 28, a już sobie 29, bo jest 12 w nocy. Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, od razu zabiję wszystkie pytania, dlaczego w czapce. Nie jest jeszcze w Anglii tak źle, żeby oszczędzać na jedzeniu. Po prostu wszedłem dopiero z wanny. A że nie miałem przyjemności być dawno u fryzjera pod spodem, pod czapką. Czy pod spodem, pod czapką, kurwa, jest totalny Armagedon. Jest tam po prostu, kurwa, Leningrad Cowboy razy dwa podpięte do prądu, kurwa, i nie, tego się nie da pokazać. Dawno nic nie nagrywałem, nie miałem czasu, ostatnie półtora miesiąca w moim, kurwa, zajęciu, które wykonuję, czyli w tworzeniu paczek, były po prostu niewiarygodnie pojebane. Jeżeli jestem w stanie rozwijać tak normalnie, bez przypało 110-120 paczek, takie normalne, jeżdżysz tam i z powrotem, rozwozisz paczki, kończysz i jedziesz do domu. No to przed tydzień przed świętami zdarzało się, że miałem tych paczek dziennie 250, więc możecie sobie wyobrazić, za chuje nie da się tego wsadzić do samochodu na raz, na dwa, nie, a nawet na trzy się nie da wsadzić do tego, do samochodu, więc w kuchni był, kurwa, magazyn przez takie dobre półtora tygodnia. Paczki leżały po sufit i tego jeździłem. Po dojeżdżałem do domu, ładowałem się, jeździłem, dojeżdżałem, ładowałem się. Przyjeżdżałem, padałem, nie miałem ochoty na siły, żeby nagrywać i o czymkolwiek pierdolić. Dzięki temu, powiem wam, zdrowiła mi się ta praca. Odechciało mi się już. Więc za chwilę nowy rok. Z tego powodu też nagrywam, a z nowym rokiem, nowym krokiem. Od przyszłego tygodnia idę sobie do nowej pracy. To to będzie, jak będzie, popowiem wam, jak pójdę i zobaczę. Byłem na jakimś tam rozmowie, interwiu. Mam zacząć i tak, no. Więc tak to wygląda. Jak będzie na bieżąco, to wam powiem. Mam nadzieję, że próbowało wam się moje nowe intro. Wykonałem je w ciągu 15 minut. Nigdy w życiu się czymś takim nie zajmowałem. Nigdy czegoś takiego nie robiłem. Moja córka robi takie coś w ciągu 10 minut. Ja, jako młody leszcz, zajęło mi to 15 minut. I strasznie mi się to spodobało i może zrobię kiedyś coś jeszcze podobnego. Dobra, dlaczego dzisiaj nagranie? Z takiego powodu, że jutro wracam do pracy. 4 dni wolnego się skończyły, świąteczne. Będę jeździł do nowego roku, więc nie będę miał okazji, a tak dałem dupy, bo nie miałem... Kurwa, no nie chciało mi się, no nie chciało mi się nic nagrać. Nie złożyłem wam życzeń świątecznych, więc świątecznie po świętach życzę wam udanych. Mam nadzieję, że święta wam się udały. I życzę wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. A życzę wam czego? A życzę wam, żeby wam się wszystkie wasze marzenia, nie moje życzenia, a wasze marzenia spełniały. Dobra, no. Tyle na to, na ten temat. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawili w sylwestrową noc. Ja bym spał. Następna rzecz. Tak, od znudów kiedyś rzuciłem na WhatsAppa zdjęcie profilowe w takiej masce, co nie? Ta maska wywołała więcej kontrowersji niż ktokolwiek by się tego spodziewał. Nie miałem COVID-a, nie mam COVID-a. Nawet jakbym miał, to bym miał. Ta maska, to zdjęcie zrobiłem na twarzy, to CPAP. Dlaczego to służy, jak to jest historia na kolejny odcinek, bo wiele z was zadawało mi to pytania. Dlaczego to jest, po co to jest, jak to jest? Powiem wam tylko jedno. To jest maska razem z respiratorem, w którym się śpi. Czyli zakładasz sobie taką, kurwa, uprzęż na głowę w tą masce. Czujesz się jak, kurwa, jebany Hannibal Lecter. I włączasz sobie play na monitorku i puf, powietrze dostaje się do płuc i zamykasz oczy i sobie śpisz. Do czego to służy? Kto kiedykolwiek spał, to paranoja, bo tego się nie dało zrobić. Był w nocy w jednym pokoju ze mną, kiedy spałem, albo był w tym samym budynku, w którym ja spałem. Wie, że jak chrapałem, to było trzęsienie ziemi. A chuj, był ktoś bombę atomową rzucił, kurwa. Więc tak, więc ta maska, to urządzenie CPAP, jest to taki respiratorek, który pompuje cały czas pod danym ciśnieniem odpowiednią ilość powietrza do twoich płuc. Dzięki czemu podczas snu drogi oddechowe się nie zapadają i przestajesz chrapać.
Plusy, jakie z tym idą, to jest książka do napisania. Jeżeli ktoś ma ochotę sobie pogooglować i przeczytać, to jest SIPA. Jeżeli nie, za jakiś czas nakręcę takiego krótki filmik i wam opowiem, jak to działa, co się z tym robi i jakie są z tego korzyści. Więc tak, zakończmy na temat maski i zdjęcia. To jest tyle, słuchajcie, nic groźnego, nic strasznego, po prostu coś, co powoduje, że nie chrapiesz w nocy. I chyba to wszystko. Słuchajcie, nie wiem kiedy, mam nadzieję, że już po nowym roku coś nagram na spokojnie, będę miał już inną pracę, praca pod tytułem od do. Nie ma krócej, nie masz dłużej, zaczynasz o 9, kończysz o 6 i tyle. I to wszystko, więc miejmy nadzieję, że będę miał trochę więcej czasu, coś sobie innego, inaczej zaplanuję tryb życia i będę miał więcej czasu, żeby nagrywać i tak, no. Dzisiaj się niesamowicie ucieszyłem, bo rozmawiałem z mamą na Skype'ie i spotkałem, nie na Skype'ie, na WhatsAppie i spotkałem mojego kolegę Żabcie. Łukaszu, fajnie było cię zobaczyć, fajnie było z tobą pogadać, zajebista fryzura. Nie wiem, jak ją zrobiłeś, ale powiem ci, no, taka niezła. Okej, słuchajcie, pozdrawiam wszystkich, tak jak mówiłem, bawcie się w Sylwestra, pijcie tyle, ile chcecie, albo jeszcze trochę więcej. I tak, spełnienie marzeń. Trzymajcie się, cześć, a na koniec jakiś tam żart. Hej. Co to jest alaskański smok? Jak podaje miejski.pl, sytuacja, w której mężczyzna spuszcza się do ust kobiety, po czym zakleja jej usta i łaskocze, dopóki jego sperma nie wypłynie kobiecie przez nos.